Ekscelencjo, czcigodny księże arcybiskupie, panowie ministrowie, panie wojewodo, panie marszałku, panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni członkowie Solidarności, wszyscy szanowni państwo, drodzy łodzianie. Kiedy narodził się ten pomysł, aby upamiętnić ojca Stefana Miecznikowskiego, wiele osób, w tym pan prezydent Kropiwnicki, zadawali mi pytanie, no jak to ktoś, kto urodził się w roku 87, będzie sięgał do tej historii, której nie poznał, a mógł tylko o niej czytać. Dlaczego? Jak każdy, kto ma szczególne miejsce w swoim sercu dla miejsca urodzenia, przyglądałem się najnowszej współczesnej historii Łodzi, dostrzegłem, że mamy osobę pomnikową, która pomnika nie ma. I doszedłem do przekonania, że musimy stworzyć wspólną inicjatywę ponad różnymi bieżącymi podziałami, która sprawi, że tego wielkiego łodzianina z wyboru, a z urodzenia warszawiaka, upamiętnimy. Dziś przypada 102. rocznica jego urodzin. Był to człowiek, wszyscy państwo wiecie, niezwykły, ponieważ wiele spośród państwa miało ten wielki dar i przywilej, że mogliście z nim obcować na co dzień. Był zaangażowany w młodości w harcerstwo. Mówiła o tym dzisiaj pani Gruszczyńska. Napisał doktorat, który wzbudził kontrowersje w Watykanie i w zakonie. Nie zawsze władze zakonne miały z ojcem Miecznikowskim łatwość, dlatego że ojciec Miecznikowski lubił chadzać swoimi drogami. Ale dzięki temu, że był człowiekiem ogromnej pracowitości, pokory i oddania, a jednocześnie człowiekiem wielkiego sumienia i podążania za swoimi przekonaniami, mógł na każdym etapie swojego życia ludzi ze sobą łączyć i mógł na każdym z tych etapów ludziom pomagać. Kiedy spojrzymy w ten sposób na jego życie, to widzimy, czy w harcerstwie, czy w czasie przed stanem wojennym, gdy Solidarność zwierała szeregi, czy w czasie stanu wojennego i później, on zawsze ludzi łączy. Gdy spośród jego bogatego życia mam wybrać jakiś moment, który mi zawsze przychodzi na myśl, gdy ktoś o nim wspomina, to myślę o scenach z czasów stanu wojennego, kiedy ojciec Miecznikowski na mrozie, w zimnie, w śniegu, stoi pod bramą aresztu, do którego nie chcą go wpuścić, a on stoi tam przez 12 godzin i się modli. I dodaje otuchy tym, którzy są w środku. To trzeba było mieć, proszę państwa, wielką odwagę w tamtym czasie, kiedy nikt nie wiedział, jak historia się potoczy. Jak SB-cy grozili ludziom, że dostaną wyroki śmierci, tak jak panu prezydentowi Kropiwnickiemu. To była wielka odwaga ojca Miecznikowskiego, ale też i wielki przykład. Myślę, że z tych właśnie przyczyn jego kazania gromadziły całe rzesze ludzi. Także na placu przed kościołem jezuitów, na zdjęciach Służby Bezpieczeństwa widzimy, że nie można wetknąć szpilki, ponieważ wszyscy przychodzą wysłuchać tego, co ma do powiedzenia. Na tym pomniku, jak państwo będziecie mieli okazję do niego podejść, znajdują się trzy cytaty, które wybraliśmy dzięki pomocy Solidarności, dzięki pomocy księdza kardynała Rysia. Każdy z cytatów tych trzech dotyczy trzech, naszym zdaniem, filarów życia ojca Miecznikowskiego. Jeden dotyczy ojczyzny, o której mówił zawsze dużo i z wielką namiętnością i o której pisał. Drugi dotyczy wiary, dotyczy Kościoła, którym żył, i Chrystusa, któremu się poświęcił. Jest trzeci, dotyczący Łodzi. Łodzi, którą wybrał i ukochał i w której ziemi postanowił spocząć. Każdy z tych trzech cytatów niechaj będzie dla nas wszystkich natchnieniem. Wiele spośród państwa może zadawać sobie pytanie, dlaczego to po pierwsze stanęło w tym miejscu, a nie przed kościołem jezuitów. Z dwóch powodów. Pierwszy jest bardziej błahy i prozaiczny i dotyczy tego, że kościół jezuitów jest w stosunku do ulicy Sienkiewicza cofnięty, więc pomnik nie byłby dostępny dla wszystkich przechodniów.
Ale istnieje też drugi powód, wymieniony tu już wcześniej, że przez przewodniczącego Kręcę, że mamy tutaj pomnik Solidarności. I dzięki temu 13 grudnia, w rocznicę porozumień sierpniowych, czy w jakąkolwiek inną uroczystość, którą organizuje region NSZZ Solidarność, ojciec Miecznikowski tutaj będzie z nami i będzie patrzył na tych, którzy się zbierają i pamiętają o testamencie Solidarności, a i oni będą mogli dzięki kunsztowi małżeństwa Solskich spojrzeć w jego łagodne spojrzenie. Ojciec Miecznikowski łączył inteligencję, robotników, łączył wszystkich tych, którzy postanowili w czasach największej próby, w szczególności stanu wojennego, stanąć po stronie dobra i nie wahał się wskazywać palcem zła. Bardzo chciałbym podziękować wszystkim, którzy zgodzili się przystąpić do Komitetu Honorowego, ponieważ spotykamy się kilkadziesiąt lat od stanu wojennego i wiele czasu upłynęło i wiele powstało uraz, wiele podziałów, wiele różnic. I myśl, aby wszystkie te osoby, które kiedyś były razem przy ojcu Miecznikowskim, mimo różnic, jedni byli przedstawicielami inteligencji katolickiej, byli wśród nich ateiści, byli ci, którzy chodzili do kościoła i słuchali kazań ojca Miecznikowskiego, ale byli też ci ludzie lewicy, byli wszyscy ci, którzy chcieli, żeby Polska była wolna i niepodległa i żeby Solidarność nie została złamana, ale żeby przetrwała swój najtrudniejszy czas. I dziękuję tym, którzy na tę propozycję włączenia się z powrotem do tego komitetu przystali. Dlatego, że można powiedzieć, że w sposób symboliczny ojciec Miecznikowski po latach wszystkich ich ponownie złączył, a tego sobie życzył. I wiemy, z jakim smutkiem, i mówił o tym pan przewodniczący Kręc, patrzył na to, jak wykuwane są różne podziały, których nie będzie można zasypać. I mam nadzieję, że te myśli będą państwu towarzyszyły i że ojciec Miecznikowski będzie dalej żył w naszej pamięci. Bo jako łodzianie nie tylko mamy wielkich fabrykantów, Reymonta, wielkich architektów, ale zawsze w każdym pokoleniu znajdują się ludzie wielcy. Choć niektórzy są skromni i nie chcą mieć pomników, tak jak ojciec Miecznikowski. I wierzcie mi państwo, że nie ma głębszej przyjemności niż budować komuś pomnik, kto nigdy by w życiu nie zabiegał o to, żeby mieć pomnik. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy na tej drodze służyli Komitetowi Radą. Dziękuję Solidarności za to, że zgodziła się, aby oficjalne logo Solidarności mogło się tutaj znaleźć i za całe wsparcie, jakie pan przewodniczący Kręc okazał. Dziękuję panu prezydentowi Kropiewnickiemu za to, że mogliśmy się spotkać i rozmawiać o przeszłości. Za to dziękuję również panu przewodniczącemu Słowikowi. Dziękuję panu profesorowi Kleszczowi. Dziękuję panu Pawłowi Spodenkiewiczowi. Dziękuję panu Gruszczyńskiej. Dziękuję oczywiście ekscelencji arcybiskupowi seniorowi Żyłkowi i eminencji kardynałowi Rysiowi. Dziękuję wszystkim innym osobom, których teraz dzisiaj nie jestem w stanie wymienić z pamięci. Dziękuję małżeństwu Solskim za to, że z takim oddaniem i gorącą chęcią zabrali się do tej pracy, nawet czasami nas, urzędników, pośpieszając. I dziękuję wszystkim tym, którzy w sposób administracyjny postanowili dokończyć to dzieło i dziękuję panu wojewodzie Karolowi Młynarczykowi za to, że mimo iż ja, będąc wojewodą łódzkim, to zamierzenie rozpoczynałem, to on jako wojewoda łódzki to zadanie zakończył i ten pomnik tak wspaniale wygląda. Dziękuję bardzo.